Marcin, za tobą całkiem udane pół roku. Pomogłeś Rezerwom Krakowi utrzymać się w trzeciej lidze. Kilka epizodów w Ekstraklasie, w pierwszym zespole Pasów. No i zaowocowało to transferem do innego klubu Ekstraklasy. Także przypuszczam, że ta decyzja o takim nagłym powrocie do Krakowi to będzie coś, co będziesz wspominał jako bardzo pozytywne. No na pewno. Było to trochę spontaniczne, ale jak widać, no, była to słuszna decyzja. I w zasadzie te dwa cele. Jeden to utrzymanie rezerw. Jeszcze się tam ubiłem o Ekstraklasę i moja odbudowa po kontuzji no chyba się udało zrealizować, więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu. No właśnie, bo pół roku temu, gdy byłeś bez klubu, Krakowia wyciągnęła do ciebie rękę, bo można tak określić tą sytuację. No i dzisiaj jesteś już zawodnikiem innego klubu Ekstraklasy, także rzeczywiście to się dzieje w zawrotnym tempie. Myślę, że nie spodziewałbyś się takiego obrotu sprawy. No nie. No tak jak dzisiaj rozmawialiśmy z trenerem Gizą, mówił, że się odrodziłem jak Feniks z popiołów. No w piłce tak jest, czasami w pół roku, czasami nawet krócej. Sytuacja każdego zawodnika może się diametralnie zmienić i u mnie tak było właśnie. Stal Mielec, zespół, który utrzymał się rzutem na taśmę w Ekstraklasie w poprzednim sezonie. Jak byś określił swoje cele na nadchodzący sezon w tym nowym zespole? Myślę, że w tym sezonie będzie podobnie, zwłaszcza, że trzy zespoły zostaną zdegradowane do pierwszej ligi, więc podejrzewam, że Stal, ale nie tylko, wiele drużyn będzie zamieszanych, bo liga jest na tyle wyrównana, że naprawdę wiele zespołów będzie miało gdzieś to z tyłu głowy. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wzmocnię drużynę i to już będzie zależało od nas, czy będziemy grali o utrzymanie, czy o coś więcej. Patrząc, jak przebiega twoja kariera, twoja przygoda z piłką, myślę, że nie ma sensu mówić żegnaj, tylko raczej do zobaczenia, Marcin Budziński w Krakowi. A to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że jeszcze się spotkamy i założę jeszcze pasiastą koszulkę.